Od razu przepraszam za duże skróty i bardzo duże uproszczenia, ale niestety są one wymagane, by w miarę prawidłowo opisać pewne procesy językiem nietechnicznym, prostym i zrozumiałym. Dzień dobry. Film powstał w zasadzie dlatego, gdyż oglądam kanał pewnego pana, który buduje małą pompę ciepła. Robi naprawdę ciekawe testy, ma bardzo fajne filmy, tylko wnioski nie opierają się o to, co sam przed chwilą zrobił. I bynajmniej nie chodzi o ośmieszkowanie z tego pana. Chodzi jedynie o wskazanie błędu w braku wyciągania wniosków, zwłaszcza w momencie, gdy sam przed chwilą zrobił urządzenie, na które patrzy. Urządzenie, które dodatkowo działa. Urządzenie, które z jednej strony mrozi, a z drugiej grzeje i które transportuje ciepło z jednego ośrodka do drugiego. I ten pan nie widzi zależności, że jego woda, którą zalał parownik, przecież ma niższą temperaturę od tej, którą uzyskuje na skraplaczu. To skąd bierze się to ciepło? I tu proponuję szkolenie. Skąd pompa ciepła bierze ciepło w mróz? Po co parownik? To, co ma niższą temperaturę. Załóżmy, że pan Jan chce za darmo oddać naładowany akumulator o pojemności 4 kWh. Ale pan Jan mieszka w Łomży. Co robimy? No, wsiadamy do swojego elektrycznego auta i jedziemy z Ostrołęki do Łomży. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem po akumulator. A bierz se pan. No i se wzięliśmy akumulator i wracamy do Ostrołęki, do domu. A w domu akumulator podłączamy do farelki i grzejemy, uzyskując 4 kWh energii cieplnej. Samochód w drodze do Łomży i potem z powrotem zużył 1 kWh energii. O, to możemy policzyć COP tej operacji. 4 kWh akumulator minus 1 kWh samochód równa się 3 kWh ciepła za darmo. 3 do 1, no głowy nie urywa, no ale jest za darmo. Jak działa pompa ciepła? No bardzo podobnie. Sprężarka występuje tu w roli samochodu, który przewozi ciepło. Ciepło nie jest wytwarzane. Ciepło jest przewożone z jednego miejsca do drugiego. A co to za bajki opowiadasz? A skąd ciepło w mróz? Widzisz, ciepło to subiektywne odczucie. Nie rozumiem. Człowiek ma jaką temperaturę ciała? No, przed zjedzeniem człowieka jakieś 36,6 stopnia Celsjusza. Okej. No i jak na dworze jest lato i jest 50 stopni Celsjusza na słońcu, to jest mu ciepło? No pewnie. Po co głupie pytanie? Poczekaj, poczekaj. A jakby człowiek miał 10 stopni Celsjusza, a na dworze byłoby 25, to też byłoby mu ciepło? No tak. No właśnie. A jakby człowiek miał temperaturę ciała minus 15 stopni Celsjusza, a na dworze byłoby minus 5, to byłoby mu gorąco? No tak. Ale nie ma ludzi, co mają taką temperaturę, bo by zamarzli. No, chwilowo załóżmy, że zamiast krwi mają glikol. Więc przyznasz, że byłoby mu gorąco. No tak, wtedy byłoby mu gorąco. Czekaj, chyba rozumiem. Właśnie, odczuwanie ciepła jest subiektywne. Są ciecze, które mają niską temperaturę wrzenia, również ujemną w skali Celsjusza. Każda ciecz wrze w temperaturze, która dla niej jest wysoka. W przypadku wody oddziaływanie między cząsteczkami jest na tyle silne, by temperatura wrzenia wynosiła 100 stopni Celsjusza dla ciśnienia na wysokości morza. Inne ciecze, jak na przykład ciekły hel i azot, wrzą w dużo niższych temperaturach. Odpowiednio minus 198 i 272 stopni Celsjusza. Dlatego właśnie w urządzeniach takich jak pompa ciepła stosuje się ciecze,
które mają niską temperaturę wrzenia, bo dla tych cieczy temperatura z zewnątrz, nawet minus 10 stopni Celsjusza, to jak dla nas ukrop. Tym cieczom jest gorąco i z uwagi na to, że same są zimniejsze od otoczenia, więc się od tego otoczenia ogrzewają. Czyli nasze zimne powietrze o temperaturze minus 10 stopni Celsjusza ogrzewa nasz czynnik chłodniczy R410A? Tak, bo ciśnienie, jakie jest w parowniku, wynosi 3,5 bara. I czynnik ma temperaturę minus 23,3 stopnie Celsjusza. Subiektywne odczucie ciepła, minus 10, to dla nas mróz, ale dla czynnika chłodniczego to gorąco. Różne czynniki przy tym samym ciśnieniu ssania, mają oczywiście różne temperatury. Na przykład R410A 3,5 bara minus 23,3 stopnie Celsjusza. R407C przy 3,5 bara minus 7,6 stopnia Celsjusza. R290 3,5 bara minus 9,6 stopnia Celsjusza. R32 przy 3,5 bara minus 23,9 stopnia Celsjusza. I przy okazji już wiadomo, dlaczego niektóre pompy pracują tylko do minus 15 stopni Celsjusza, a inne do minus 25 stopni Celsjusza i to bez grzałek. W tym odcinku to tyle. Serdecznie dziękuję za uwagę, życzę zdrowia i do następnego odcinka.